trwały, a tym samym też pewną rozpiską, to być może sprawy w ogóle nie będzie się do tych przesłanek. Natomiast muszę, rzeczywiście, no musimy pewną inicjatywę tutaj wykazać. Panie radny, generalnie jest zasada, taka, że musimy uchwałę podjąć, żeby się zmieścić w terminie, żeby był pełnomocnik do, w ramach tej skargi do sądu. I to będzie, czy to się będzie ciągnęło miesiąc, czy trzy, czy dwa lata, to jedna sprawa. Natomiast spoglądając na całość sprawy, to co powiedział pan starosta, my również będziemy pracować nad może wcześniejszym rozwiązaniem, spojrzeniem na w tych tematach, które, że tak powiem, tutaj wojewoda przedstawił, a jednocześnie sam w paru miejscach, parę błędów występuje. Dziękuję. Proszę panią Agnieszkę Kuzmińską. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za głos. Ja się cieszę, że takie, że są osoby, które mają czas, żeby wszystko w internecie wyśledzić w stosunku do ludzi. Rozumiem, że to jest jakaś pasja, natomiast mnie zastanawia, skąd ten czas, bo naprawdę jak się pracuje, to na to nie ma czasu, żeby śledzić. Ja chcę zwrócić uwagę, że skarga do sądu nie uchyla nam uchwały o dietach. Gdyby było rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, uchyliłby nam uchwałę o dietach i nie byłoby podstawy prawnej do wypłacenia. Natomiast nieuchylona jest uchwała, diety będą na razie wypłacane tak jak teraz i skarga jest skierowana do sądu. Jeśli państwo przeczytaliście tą skargę, to proszę zwrócić uwagę, że jest przesłana do sądu, nie bezpośrednio, tylko za pośrednictwem powiatu pruszkowskiego. I po to, żeby złożyć tą skargę w odpowiednim terminie, musimy powołać pełnomocnika, żeby się ustosunkował, tak jak pani mecenas powiedziała. Myślę, że dla osób, które pracują w samorządzie, to nie jest pierwszy taki przypadek. Na pewno się państwo spotykaliście i ta procedura już jest od wielu, wielu lat. Dziwię się tej dyskusji. Dziękuję, proszę państwa. Pani jeszcze chciała odwrócić. Proszę pani radna. Dziękuję. Pani jest trochę zdziwiona, pani radna, no to trudno się tego odnieść do pani zdziwienia. Natomiast chyba oczywistym jest, że jeżeli jako radna powiatu pruszkowskiego, wchodząca w skład rady powiatu pruszkowskiego, interesuje się, kto będzie reprezentował tę radę w sądach, prawda? I chyba to nie jest dziwne, że sprawdziłam sobie, kto to jest. I jak pani zaskoczenie, mnie z kolei zaskakuje. Dziękuję, proszę państwa, zamykamy dyskusję. Dobrze, pierwszy pan pokazał niż ja, ostatni głos w dyskusji. Dziękuję panie przewodniczący. No, ja słyszę tutaj o pani wiceprzewodnicząca, jakby tutaj nakazuje panu kończy dyskusję. Dziękuję, że pan jednak się nie słucha i demokratycznie tutaj osobom z opozycji ten głos udziela. Ja troszeczkę może chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan starosta i powiedzieć, że największym pieniaczem na dzisiejszej sesji niestety, ale to jest pan, panie starosto. To po pierwsze. No szkoda, że nie było tych punktów, nie ma tych punktów zapytań, bo chciałbym się zapytać, między innymi dlaczego tak źle dzieje się w szpitalu powiatowym. Coraz więcej skarg osób. Chciałbym także się zapytać, panie starosto, dlaczego pan nie zgłosił do prokuratury sprawy, którą ostatnio przekazałem na sesji, tylko do PIN-u. Dobra, dlatego chciałem takie pytania zadać. Proszę, niestety nie udało się, nie uda się. Prawdopodobnie dobrze, bardzo dziękuję panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do decydowania Rady Powiatu Pruszkowskiego przez panią Marię Jerzyńską. Proszę o podniesienie ręki, kto głosuje za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Panie przewodniczący.
Proszę. Zapatrzyłem się, przepraszam. Proszę Państwa, te 15 za, 7 przeciw, nie ma wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wnioskowania Rady Powiatu Pruszkowskiego przed sądami administracyjnymi została podjęta. Na tym kończymy posiedzenie dzisiejszej Rady. Dziękuję.